Cześć, ja jestem Cydi, a przed wami Mario Odyseja. Zacznijmy, no. Każdy wie, czym jest Mario. Platformówka bardzo fajna, trójwymiarowa. Tutaj ta część ma powracać troszeczkę do klasyki, czyli do 64 Mario, ale zarazem troszkę coś w stylu Galaxy czy Galaxy 2. I zaczynamy od walki z Bowserem, tak zwykle się gra kończyła. Tym razem na początek coś takiego mamy. Chociaż bardziej wygląda mi to na jakieś wielkie przedstawienie niż na walkę. Chociaż kto tam wie, co się dzieje? Nie, walczymy. To jest Mario właśnie, jak ktoś jeszcze nie wie. Taką czapkę mam właśnie, Ubisoft mi kiedyś wysłał. Całkiem fajna. Strasznie niewygodna, ale fajna. Najważniejszy element całej tej gry w końcu to Marianowa czapka. Widzę, wszyscy tutaj mają takie czapki, nie tylko Mario. Ale chyba tylko Mario ma czapkę magiczną, która pozwala mu przejmować kontrolę nad tym, na kogo ta czapka spadnie. I jest to może troszkę mroczne nawet. No całkiem jestem zazdrosny w końcu. Ale co ja mogę zrobić? Niewiele. Tylko, że uda mi się rzucić tutaj. Jakiś niezły trik tą czapką już zrobić. Ej, nie ma czapki! Koniec gry. Napisy końcowe lecą. No nie. To się szybko skończyło? Wow. Zostałem zniszczony. Bowser odkrył mój słaby punkt i go wykorzystał i koniec gry. Nieźle. Ale co teraz? Mario, jesteśmy zgubieni, kolego. Nie mamy czapki. Nie mamy jak manipulować wszystkimi innymi obiektami i osobami na świecie i przyjmować nad nimi kontroli, wyłączać ich mózgi i samemu tam wchodzić. Mogę obracać się dookoła. Fajnie. Potrafiłbym się sam do tego domyślić. Możemy już skakać na początek, no tak. Może jeszcze podwójny skok mi dacie, co? Nie? Mogę biegać, mogę skakać i łapać chmury i w ogóle, jak tam w tej piosence było, mogę tak, tak, tak. Gdzie mnie tutaj, duszku, prowadzisz? Nie wiem, żabę. Chcecie może moją czapkę? No właśnie, pewnie chcecie, ale ja czapki nie mam. Możecie mi pożyczyć? No właśnie, zrzuciłem z niej tą czapkę. Ale co z tego? Mogę więcej po was skakać? Strasznie tak cicho, mrocznie się to zaczyna. Spokojnie. Tak się możemy bawić. Z drugą też, nie wiem czy z drugiej już. Wydusiłem monetę skacząc po niej chyba wszystko. No to sobie biegniemy. Co ty chcesz ode mnie? Czemu tu muzyki nie ma? Kim jesteś? Cześć? Nie możemy pogadać, mówisz mi po prostu, kim jestem. Mogę skakać ci po głowie, no w końcu to jest Mario. I skakać po głowach przeciwników będziemy często. Nie jesteś jednym z nich, co? No zaraz zobaczysz, kim jestem. Skaczącym po głowach hydraulikiem psychopatą. Gruszać kamerą na kascenkach. Innowacja. Moja czapka! A Peach zabrał tutaj mi Bowser, więc nie ma kto jej poszywać. Tak mi przykro, że uciekłem. Przestraszyłeś mnie i ja... No łatwo mnie przestraszyć. Widziałem, co się stało wcześniej. Sporo przeszedłeś. Wylądowałeś tutaj w czapkowym królestwie. Zostaliśmy zaatakowani przez tego samego Bowsera, potwora, który również tobą nieźle załomotał. I aby sprawić to wszystko jeszcze gorszym, ten diablik porwał moją małą siostrzyczkę. O, właśnie to ona. Widzisz, jaką fajną ma koronę? Już jej nie ma. I teraz tą koronę ma twoja dziewczyna. Cieszysz się? To wszystko twoja wina, Mario. Ale teraz możesz, wiesz, odkupić swoje winy. Lepiej to zrób, to ja użyję mojej dziewczyny za żywę. Poproszę ją oczywiście, aby zszyła ci czapkę. Chciałem gonić tego Bowsera potwora w statku swoim. Niestety, wszystkie nasze statki zostały zniszczone w czasie ataku. Jak widzisz, też wszystko w tym królestwie składa się z czapek. Nawet domy mają czapki. To w końcu czapkowe królestwo, jakbyś jeszcze nie zauważył, tak przypominam. Ale myślę sobie, a nawet jestem tego całkiem pewny, że gdzieś tutaj w następnym królestwie może znajdować się funkcjonujący statek. Mógłbym tam nas zabrać, jakbym tylko był w stanie dosięgnąć na szczyt tutaj cylindrowej wieży, która jest teraz strzeżona przez popleczników tego całego potwornego Bowsera. Wiesz co? Chyba chcemy tutaj tego samego celu. Może powinniśmy tutaj się połączyć i stworzyć pewną drużynę czapkowych bohaterów, co ty na to? Zobaczmy, czy będziemy pomóc tym właśnie, wiesz, tej czapkowej duszko dziewczynie, mojej siostrze właśnie malutkiej i tej jakiejś tam królowej, kogo ona obchodzi.
Mnie obchodzi, ja jestem Mario i ona ma uszyć moją czapkę. Super, to drużyna. Drużyna? Drużyna. Super, mamy czapkę. Niestety, kolor jej nie do końca mi pasuje właśnie, nie mój styl. Co ty na to? Możesz się zmieniać? Co zrobisz? Czerwoną... Naprawiłeś mi czapkę, ty ją uszyłeś, jak ty to zrobiłeś? Ej, to po co my mamy teraz Peach szukać, skoro już czapkę mam uszytą? Koniec gry, napisy mogą lecieć. Capi. No siema, Capi. Jesteś moim kompanii, Capi. Możesz mną rzucać? Dopiero się poznaliśmy, czemu mam już cię rzucać? No spoko. Latasz. I... A możesz również zatrzęść Joy-Conem. Czy mogę całym? Ja nie gram dwoma Joy-Conami, bo to jest okropnie niewygodne. Co to za plakat? Nie mówcie, że promujecie jakieś inne swoje gry Nintendo. Nie, mogę zerwać wasz plakat. Nie będziecie tutaj żadnych reklam mi wieszać. No widzę ciebie. Ale muszę jakoś się tam dostać. Pamiętajmy. Ja tutaj nawet nie jestem dziennikarzem growym z 20-letnim doświadczeniem, więc co ja na grach się znam? Wow, to było niechcące. Jeśli będzie się kręcić lewą gałką, to można takie piruety szalone robić. Jakie to jest świetne, jaka ta gra jest cudowna. Najlepsza gra na świecie podobno, według recenzentów. Witaj w Bonneton, dumie królestwa czapkowego. Czy chcesz poznać tutaj instrukcję akcji? Co ty chcesz mnie uczyć? Mnie nie trzeba niczego uczyć, ja jestem mistrzem świata w czapki. Ale no pokaż mi, co tam potrafisz. Zobaczmy, czego się nauczymy. Kontrolki, zwykłe rzeczy, ja tam. No dobra. O mój Boże, jak ja to wszystko zapamiętam. Mam dwa przyciski do rzucania czapką i dwa przyciski do skakania. Wow, co? Mogę grać na dwie osoby? O mój Boże, co za innowacja. Nie no, to jest świetne w Switchu, że praktycznie każdą grę można grać w dwie osoby i wystarczy mieć tego Switcha, dwa Joy-Cony, które są małe, można zabrać gdzie się chce i to jest fajne. To jest bardzo, bardzo fajne. I mówię tak, ponieważ nie stać mnie na Pro Controller. Ile opcji, o mój Boże. Serio, całkiem dużo opcji mamy tutaj. I wszystkie są dostępne od początku, Nintendo. Wy wiecie jak nie robić beznadziejnie nudnych początków gier. Gra będzie miała swoje dwuwymiarowe sekcje. To świetnie. Będzie miała też możliwość nakładania czapki na dinozaury i bycia dinozaurem. To też będzie niezłe. I na ludzi przejmowania kontroli nad ludźmi będzie to można tu robić. Sporo opcji. Świetnie. BBBZL, ale za dużo, ja nie połapię, nie zapamiętam tego wszystkiego, jestem za głupi na takie rzeczy, po prostu gramy. Możliwości podróżowania, no właśnie, gra ma otwarty świat, o mój Boże, to jest dobre. Możesz zobaczyć to w każdej chwili, jakbyś nie umiał grać w tą grę, spoko. Z pewnością mi się przyda, ale naciskam B. Odbicie od ścian, no faktycznie, jest to Mario, jakiego dawno nie było, z takim naciskiem na różne umiejętności poruszania się. Mogę założyć czapkę na czapkę, na antenę. I co z tą czapką? Mogę cię pobić czapką? Nie mogę cię pobić czapką. Jakie do... Co jest? Co się dzieje? Ja nie wiem, co ja zrobiłem właśnie. Ja nie wiem, co ja robię. Naciskam przyciski, a Marian tutaj szaleje. I robi szalone, ostre, chore, świetne akcje. Widzę tych sługusów potwora Bowsera, stąd mogę ich zobaczyć właśnie tam na górze, koło statku. Nie wiem, czy ty też to widzisz, ale pewnie widzisz. Cóż, ale ja tutaj mogę co najwyżej się unosić w powietrzu i patrzeć na to. Ale wiesz, ty jesteś tutaj mistrzem Marianem. Zrób co trzeba. Nie zapłacimy ci za to, ale pomożesz światu, uratujesz świat, jesteś bohaterem. Czy zmierzasz do tej czapkowej, cylindrowej wieży? Wejście jest już niedaleko, no to chodźmy. Mogę niszczyć te wszystkie skrzyny. No to niech będzie. Tutaj jest dużo takich szalonych możliwości już związanych z atakami. Jest tyle ataków możliwych, że jak ja mam się tego nauczyć wszystkiego naraz? No nie muszę. Będę miał na to sporo czasu, bo zapewne przejście gry będzie zajmowało 50 godzin, znając życie. W końcu to gra z całkowicie takim otwartym światem. A możesz rzucać czapką? No ja wiem, że mogę rzucać czapką. Mam mimo zrobione, mogę się ślizgać? Mogę na pewno się ślizgać, nie powiecie mi, że nie mogę się ślizgać. Nintendo, ja wiem, że mogę, tylko po prostu nie umiem, więc po prostu chodźmy dalej. Gumby złote, czemu złote jesteście? Co za dziwne, małe ludziki. Wydają się ciebie znać. Aha. Cześć. Co się stało? Przecież wskoczyłem wam na głowę. Tylko musiałem nie trafić. Nice. Troszeczkę teraz zachorowałem przez nich. Ale dam radę, mogę niszczyć te plakaty. No to wszystkie rozwalę. Od razu mi ktoś za to płaci. Za niszczenie. Ale dostałem srebrną monetę. A za co? Spróbuj rzucić mną w drzwi. No czekaj, ja tutaj zwiedzam. Wszystko co tylko...
się da? Coś się pojawiło wielkiego, taki dźwięk był, że hej, zrobiłeś coś dobrego, ale ja nie wiem, co zrobiłem dobrego. Widzę tam jakąś nagrodę. Ale ta gra ma otwarty świat, więc pewnie jeszcze tam wrócimy. Ale tam są rzeczy. Kompas jest fajny. To kręcenie się jest świetne, dobra, po prostu wrzućmy tą czapkę, uderzmy nią i chodźmy na wieżę. W środku jesteśmy. O, znaki zapytania. Co w nich? Dużo monet po prostu. No zapewne jak zwykle, po zebraniu setki dochodzi nam życie. Nie, w tej grze nie ma chyba czegoś takiego jak zbieranie żyć, z tego co mi się wydaje. Jestem ciekaw, co się stanie, gdy zbierzemy sobie faktycznie 100 monet. Czy mogę pływać? Mogę pływać, mogę się zanurzać? Pewnie mogę jakoś. Co to było? Ten zielone kółko, jakiś licznik energii? Nie jestem pewny. To jest strasznie wysoko. Spróbuj rzucić mną w żabę. Będziemy mogli nauczyć się skakać wysoko? Znaczy będziemy mogli być żabą i żaba skoczy wysoko, czy coś takiego, ale próbuję jakoś zanurkować. Mogę uderzyć się w głową w ścianę. Może to nie jest najlepszy pomysł. Cześć żabko. Jedna. No, nie uciekaj, jak ty wysoko skaczesz? No wiem. No jeszcze pozbieram sobie te spokojnie monety z nich. Pierwsza nasza kontrola umysłu. A my znikniemy? Tak, my zamieniamy się całkowicie w czapkę? Co jest? Nie wiem, co jest grane. Nie mam pojęcia. Właśnie zostajemy przeniesieni do środka żaby. I jesteśmy tą żabą i teraz wszystko jest czarno-białe, znaczy nie w sumie. Kolorów jest faktycznie nieco mniej. Tak, właśnie Mario jest żabą. Tak, to faktycznie, złapaliśmy żabę. Co dalej? Każde stworzenie ma inne umiejętności. Mogę zatrzęść, ale... O, mogę faktycznie zatrzęść całym sobie, żeby wykonać duży skok. Ej, to jest konieczne teraz. Znaczy nie wiem, czy jest konieczne. No spróbuję teraz zatrząść i wow. No skaczemy mega wysoko, z wody również możemy. I przyjemne to nawet jest, czy jak skoczę zwyczajnie, to faktycznie jest różnica? Jest różnica. Może niewielka, ale odczuwalna. Mogę robić dasze jakoś. Spokojnie gumby, co wy robicie? Mogę robić takie uderzenia z góry w ziemię? Nie wiem. Jeszcze próbuję wszystkiego się nauczyć, zaraz zginę. No to próbuję testować nowe rzeczy. Ale... No, było mówione, że ta żaba jakoś dasze potrafi robić. Tylko żebym to ja wiedział, jak ona potrafi te dasze robić. Na razie nie wiem, jak ona potrafi dasze te robić. Co ja? Skąd te monety? Ja po prostu biegnę i się monety pod moimi nogami pojawiają. Jak to jest możliwe? Czy żaby w tym świecie sprawiają, że monety z ziemi wyskakują? Chodźcie, żabki, poskaczę wam po głowach. Też jestem żabą, więc nie wiem, może to takie zwyczaje mamy, jeśli nie obrazicie. Spokojnie, wy się pojawiliście tutaj na nowo, was wcześniej nie było. A ja tam widzę, że mogę się wrócić i coś zebrać sobie. Was gumby na razie tutaj zostawię. Ale powoli sobie zeskoczę na dół, co się stanie teraz. Zrobiłem podwójny skok właśnie? Nie wiem, czy zrobiłem podwójny skok właśnie. Miałem trochę takie wrażenie. Nie, a teraz jak trzęsę, to nic się nie działo. Ale teraz będziemy w stanie wskoczyć sobie tutaj tak wysoko i porównajmy sobie. Tak wygląda skok zwykły, tak gdy się padem zatrzęsie, więc różnica jest całkiem spora. Nie przejechałem przez wszystkie te pierścienie naraz, ale i tak monety mamy zebrane. Możemy teraz wracać jeszcze raz. Nie zauważyłem wcześniej tutaj, że w ogóle są jakieś rzeczy, więc pozbierajmy sobie. Te bloczki poniszczmy. Nie wiem, czy to jest takie wygodne, cały czas machać tym padem, no ale też nie jest to konieczne, bo tylko gdy musimy robić wysokie skoki, no to trzeba trzęść, a rzadko kiedy, no właśnie, trzeba robić tutaj te wysokie skoki. Gumby, gumby, bo jako żaba tutaj, ja nie za bardzo mam jak atakować, a gdy nie mam jak atakować, to wy możecie mnie spokojnie rozwalić. Serducho, serducho. Czy serducho oznacza pełne życie? Nie, tylko jedno mi dochodzi, które zaraz stracę sobie. Gumbo? No, gumbę też możemy na pewno przejąć, ale... Znaczy w sumie nie wiem, czy na pewno, no raczej. Dlaczego nie? Ale z tym jeszcze sobie poczekamy chwilę. Czapuchy, co wy tu robicie? No, póki jestem żabą, no to wiele z wami nie zrobię. Nie wiem, czy mogę w każdej chwili przestać być żabą. Mogę przestać być żabą, jeśli tylko chcę. I na nowo powrócić. Zapewne za każdym... Tylko pierwsza transformacja. Czwarte? Sześć teraz mam. No nieźle. A żaba gdzie? Czemu uciekłaś ode mnie? Teraz nie mogę wskoczyć tak wysoko, jakbym chciał. Przez to, że ją straciłem, no w każdej chwili mogę wrócić.
Nie wiem jak spojrzeć się wyżej, co tam jest? Nie, tak wyglądają okna. No ja wrócę się jednak, żeby zdobyć w sumie. Ile tutaj opcji jest, ja po prostu nie wierzę. Możliwości związanych z poruszaniem się. Jest tak bardzo, bardzo, bardzo dużo. Od początku dostępne i to jest świetne. Czy Mario, ty naprawdę tu nie wskoczysz? Nie no, wskoczysz, mogę tutaj od ściany się odbić i nawet podciągnąć. I teraz nie mogę was, gumby, przejąć. No na to wychodzi, że nie mogę was przejąć. Mogę was tak strzelić, mogę was tak strzelić. Więc ciebie jeszcze też złapię. Jakie to jest przyjemne. Dobra, żabki. Jeszcze wy mi się chyba przydacie. Chodź do mnie. Dokładnie. Pierwsze przejęcie nowego stworzenia jest dosyć powolne. Kolejne już są dużo, dużo, dużo szybsze. Więc teraz możemy zobaczyć, czy coś tutaj pominąłem, czy jednak zupełnie nie było warto cofać się do bycia żabą. Nie było zupełnie warto cofać się do bycia żabą. Cóż, nie żałuję niczego, chodźmy dalej. Czy jak teraz żabę przejdę, przejmę, no to wejdę żabą do środka, wejdę. Czy będę cały czas nią po tym, jak wyjdę? Pewnie nie. No właśnie, wracam do bycia Mario, więc przejście przez ekran sprawia tutaj, że tracę bycie daną postacią. To jest ciekawe w sumie. Może powinniśmy się gdzieś schować, no może powinniście. Bo teraz zdobyłem sobie to duże serducho, co oznacza, że przy checkpointach życie będzie mi się odradzało do 6, a nie do 3. I gra też nagradza chyba za to, że gra się dobrze. Bo jeśli nie stracimy tych 3 serduszek, to na zawsze jakby nasze maksymalne zdrowie będzie do 6. Ale jeśli teraz 3 razy oberwiemy, to później nasze maksymalne zdrowie to będzie 3 serduszka jakby, tak? Nie wiem, tak to rozumiem. Opuściłem moją ukochaną we plazie. Mam nadzieję, że wszystko z nią dobrze. No cóż, chodźmy skąd te monety się biorą? Czy mogę was duszki przejąć? Pewnie nie. Więc już jesteście duchami. Mogę z wami pograć. Pił w czapkę ponga, czy coś takiego. Ile tu opcji mamy związanych z poruszaniem się? Jakieś takie podwójne śmieszne skoki, odbicie od ściany. Potem zaatakować mogę, potem się odbić, potem jeszcze, no właśnie. To ja nie mogę się doczekać po prostu, aż będę przechodził tą grę drugi raz. I przejście jej zajmie mi 10 razy szybciej, bo będę już mistrzem używania tych wszystkich mocy. Bądź ostrożny, no będę, będę. Te sługusy Bowsera cały czas są na tej wieży cylindrowej. No są, ale już niedługo. Tam ich nie będzie. Tak się boję. Kto za to jest odpowiedzialny? No ten, kto zawsze jest odpowiedzialny za wszelkie marianowe zło. O, mogę rozświetlać sobie takie rzeczy. No to weźmy, bo ja tak się spodziewam, że gdy wszystkie lampy odpalę, to coś przyjemnego się stanie. Mam na pewno taką nadzieję. Czy nam pomożesz? Wam pomogę. Oczywiście Bowser wszystko rujnuje. No jak to Bowser zwykle robi. Czy to już będzie koniec? No ja nie chcę, żeby to był już koniec. Nie no, to już mamy. To jest checkpoint. Tak wygląda checkpoint, który już sobie zdobyliśmy. Więc jeszcze tak się przebiegnę po tym parterze tego miejsca, żeby zobaczyć, czy jak rozwalę wszystkie lampy, znaczy rozwalę, odpalę naszą czapką magiczną, to no, jakaś na przykład skrzynka się pojawi, czy coś. Jakie to były podwójne? Co to ja zrobiłem? Jakiś taki szalony podwójny skok. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. No, ale na dole chyba wszystko odpalone, więc chodźmy spokojnie dalej na górę tej wieży. No i pamiętajmy, że jak widzimy jakieś lampy, to je rozpalamy, ale tu mamy arenę. Wyskakujecie? Czy to jest Wario i Waluigi? Nie wiem, nie. To są jakieś zwyczajne sługusy. Ale możecie do mnie przyjść? Ja chcę wam skopać tutaj wasze czapy z głowy. Króliczki. Kwartet. Hihi! Bowser, nasz szef, ostrzegał mnie o takim wąsaczu jak ty, że tutaj przyjdziesz. Cóż, chyba musimy się przedstawić. Jesteśmy tutaj projektantami ślubnymi dla szczęśliwej pary Bowsera i Peach. Nazywają nas Da Brudals. Brudasy? I no lepiej bym, jakbyście no, przedstawili się imionami. No bo nie wiem, jak was mam po obrazkach nazywać. Nie jestem w stanie tego rozczytać, przetłumaczyć na polski. Mamy tą koronę ducha siostry, czapkę, której potrzebujemy. Więc nie mamy już co więcej tutaj robić w tych miejscach. Oczywiście uprzykrzenie dnia dla takiego w dwóch butach gościa jak ty było w kontrakcie, więc chyba pozostało nam troszeczkę roboty do zrobienia. No nad wami raczej kontroli nie przejmę. Masz 3 czapki! Jak to możliwe, nasz pierwszy boss? Czy rzucenie czapki w ciebie działa? Działa, więc po prostu zrobię to 3 razy. Muszę teraz raz skoczyć sobie na głowę.
I znając życie, jak to w Mario zawsze bywa, musimy teraz 3 razy coś podobnego zrobić. Walka będzie zakończona, przyspiesza to wszystko. Dobra, wracasz, no i raz, no i dwa, no i trzy, no i główka, no i główka, no i główka, no i główka, nie uciekaj! Przestań! Za szybko! Co ty na to? 2 razy wystarczy? No zaraz pomoc wezwiesz, prawda, czy nieprawda? Co teraz? Reszta ucieka, bo się boi nas, zobaczyli, na co nas stać. Tyle? Tyle, tyle, czy nie tyle? Tyle, tyle. Jesteśmy... co się... Zamieniliśmy się w... nie wiem... w Super Mario Odyssey. Jaka ta gra jest dobra, jak to się zaczyna świetnie. Jak to się niesamowicie fajnie zaczyna. Ale ja chcę tam wrócić jeszcze, bo trochę rzeczy zgubiłem. Bo tak chciałem gnać do przodu. Ale jednak chcę to pozwiedzać wszystko. Wow. Królestwo Kaskady. Czyli szybko przechodzimy do zabawy z dinozaurami. Nie wiedziałem, że dinozaury tutaj miały prąd dostępny. Ale najwyraźniej. Nasz pierwszy... pierwsza moc księżycowa, co? Księżyc mocy? Tam gdzieś jest? Ło, tak! Co za jazda to była! I udało nam się dostać do Kaskadowego Królestwa! Przepraszam, cały czas jestem strasznie wstrząśnięty przez to złapanie tych linii wysokiego napięcia. Muszę się pozbierać tutaj. Musi być tutaj jakiś stary statek gdzieś, co nie? Zobaczmy, czy będziemy w stanie go znaleźć. No zobaczmy, zobaczmy. Złapmy sobie punkt kontrolny. Ale jak to wygląda, jak wszystko tu wygląda, co się dzieje? Ja chcę zobaczyć mapę, tak jest. Jakie fajne, mamy... jaka to mapa jest dobra. I mogę poczytać o tym wszystko. Chciałbym, ale no... no to... Nie chcę mi się tego tłumaczyć trochę wszystkiego. Chcę mi się grać w tą cudowną grę, ale czy mogę wrócić się do pierwszej lokacji? Mamy listę ze znalezionych... no... rzeczy, na które możemy czapkę założyć i przemienić się w nie. Tych rzeczy będzie 52 w całej grze. Ile tych księżyców będzie w całej grze? 17. To w sumie... nie tak dużo, ale 17 jest ich w Królestwie Czapkowym? Czy jak? Jak to? Ile ich jest? Tu jest 25? Tu jest 17? Ale gdzie? Przecież co? Mogę się wspinać na to? Mogę się wspinać na to? Mogę to robić szybciej, jak będę trząsł rękami. Szalenie. Mogę teraz zrobić front flipa. O, takie rzeczy tu możemy robić, takie przywalenia w ziemię i potem wysokie skoki robimy po czymś takim. I potem dalekie skoki. I co tu mamy za pączki jakieś różowe, co? Kwiaty, kamienie, koła pierwsze na świecie. Takich musimy znaleźć 50, jak znajdziemy 50, to coś fajnego się stanie. Chompi, chompi, co tam robisz? Ptaszki, mogę was złapać? Nie mogę pewnie was złapać. Czym ty jesteś? Znak zapytania. Platformę mi zrobisz, jak w ciebie uderzę. I z tej platformy też mogę wysoko skakać? Nie wiem. Ale jeśli zrobię coś takiego, to mogę wysoko skakać, ale to mogę zrobić z każdego miejsca. Prehistoryczne gumby na ścianach pikselowe. Muszą być. Kolejny sekret znaleziony. Już 6 z 50. To jest świetna. Możemy zrobić coś takiego. To jest fajne bardzo. Kombinacja. Gdy ma tyle możliwości od razu na początek, możliwość ruchów do zrobienia i tak dalej. Tyle opcji od samego startu. Mogę kucać. Nie widzicie mnie. Nikt mnie nie widzi. Nie patrzcie. Nie patrzcie się na mnie. Ła, mogę się toczyć! Co jeszcze mogę robić tutaj? Mogę przyspieszać się tocząc. Mogę przewalić głową, stawić się w kamień. Nawet takie rzeczy. Co jeszcze? Jakieś... co się dzieje? Gra jest cudowna. Ja mogę stać w miejscu i sobie naciskać przyciski i się dobrze bawić w tej grze. Co tu mamy? Tak. Bardzo czytelne. Pomoc. Samonaprowadzające się rzucenie czapką. Aby to zrobić, po tym jak rzucisz, musisz zatrzęść Joy-Conem. Aha. Może to nie być proste. I twoja czapka podleci do najbliższego celu. Jest to bardzo przydatne. Jak nie umiesz celować. Mam przyłączone Joy-Cony. Mogę w dół rzucać, jeśli potrzęsę. Ile ta gra ma opcji możliwych? Wszyscy... co się tak... wiecie co? Wiecie co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
z Mario Odyssey, ta gra jest najlepsza. I serio to mówię, ta gra jest najlepsza. Myślałem, że ci ludzie oszaleli, którzy dają tej grze dziesiątki i że każdy daje tej grze dziesiątkę. I dlaczego każdy tej grze daje dziesiątkę, ale każdy tej grze daje dziesiątkę, bo to po prostu... Ta gra po prostu bawi! Ta gra po prostu zwyczajnie na świecie bawi! Czuję się, jakbym pierwszy raz grał w jakąkolwiek grę w życiu. Jakbym grał w Mario na Pegasusie. Można skakać w miejscu i jest przyjemne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!